Chyba dzisiaj zacznę od podziękowań. Dziękuję Państwu bardzo za to, że swoim zainteresowaniem moimi wideo recenzjami zamieszczonymi na YouTube, ale także w wersji audio na Spotify i na różnych innych platformach do słuchania podcastów, że dzięki swojemu zainteresowaniu sprawili Państwo, iż te moje recenzje internetowe, wirtualne zostały nominowane do nagrody Best Stream Awards w kategorii film, telewizja. Oczywiście, bo tym się zajmuję. To jest dla mnie nie tylko wyróżnienie, jak dla każdego, który coś robi w internecie i stara się na przykład opowiadać o filmach. Ale taka właściwie podwójna, potrójna przyjemność, bo to przecież internet to jest kolejne pole, na którym funkcjonuję. Zaczynałem od prasy, potem byłem w radiu, byłem w telewizji, robiłem różne rzeczy, redagowałem pisma, zarządzałem dużym wydawnictwem i w pewnym stworzyłem wydawnictwo książkowe. Wiele różnych rzeczy robiłem w życiu, nawet byłem oficerem rozrywkowym na Stefanie Batorem, czyli na Polskim Transatlantyku ostatnim. 呃。Uh Ale w pewnym momencie, gdy pojawił się internet, tak mniej więcej w 2000 roku, mocno zainteresowałem się tą nową dziedziną i z entuzjazmem zacząłem się nie tylko przeglądać, przyglądać, ale uczestniczyć w tym, co w internecie się działo. No, i w pewnym momencie założyłem swoje państwo, swoje królestwo właśnie na YouTubie, właśnie na Spotify, właśnie na Facebooku, w różnych miejscach, na różnych internetowych przyczółkach, o tak można powiedzieć, i zacząłem. Proponować coś naprawdę mojego własnego, co już nie podlega zatwierdzaniu przez będących nade mną dyrektorów, prezesów i tak dalej. Sam jestem, chciałem powiedzieć, sam jestem sobie prezesem, ale to nieprawda. Państwo są moimi prezesami. I teraz, jeżeli Państwo swoim zainteresowaniem sprawiają, że ten mój podcast czy, czy te moje wideo recenzje Znajdują się wśród nominowanych do nagrody Best Stream Awards, to bardzo, bardzo dziękuję. Teraz jeszcze zostało do wykonania ostatnie zadanie, to znaczy sprawić, aby głosowaniem na tę moją nominację spowodować otrzymanie nagrody ewentualnej, bo oczywiście nominowanych takich stron i kolegów jest sporo, kilkoro. no Kilkoro jest. I życzę im oczywiście jak najlepiej. Jestem zaszczycony, że jestem w ich gronie, w gronie młodszych, dużo ode mnie ludzi. Ja tam jestem teraz seniorem. Zaczynałem i byłem permanentnie juniorem. Już tak się przyzwyczaiłem do tego, że jestem najmłodszy w każdym gremium, że teraz nie mogę wręcz uwierzyć i nie, nie mogę się jakoś przyzwyczaić do tego, gdy mówią, że jestem najstarszy. No ale wśród nominowanych jestem najstarszy, mimo to nie uważam, że bez szans. Te szanse są w Państwa rękach. Poniżej pod okienkiem z, moj, przemawiającą moją głową, znajdą Państwo w opisie wideo-recenzji dwa adresy internetowe. Jeden kierujący na Instagram, a drugi na Facebooka. Bo i, na, i w jednym i w drugim miejscu odbywa się głosowanie, które polega na tym, że tam trzeba zostawić komentarz, uzasadnić, dlaczego się głosuje na tego czy innego kandydata. Data, i, no i potem te głosy są liczone. Zresztą instrukcja będzie w opisie tej wideo-recenzji i jestem pewien, że jeśli Państwo zechcą, to znajdą wszystkie potrzebne informacje i sobie poradzą. Także jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz zachęcam, żeby działać dalej i, i żeby ta nominacja mogła, być, mogła znaleźć naprawdę duże poparcie wśród głosujących. To taka prywata na początek, a teraz już przechodzimy do filmu, który jest filmem szczególnym, takim powiedziałbym, dla tych, którzy chcą zajrzeć w siebie. Ale nie tylko przyglądać się innym, nie tylko przyglądać się światu, nie tylko patrzeć, jak świat jest zorganizowany, ale także zastanowić się, jakie miejsce w tak zorganizowanym świecie my zajmujemy. Teraz, ale też jakie możemy za chwilę zająć, czy jesteśmy na to przygotowani i co byśmy zrobili, gdybyśmy się znaleźli w takiej sytuacji jak bohaterowie opowieści pod tytułem Bezmiar. To jest film włoski, więc jego tytuł oryginalny brzmi inaczej, bardzo ładnie – Immensità – Bezmiar. Była kiedyś taka piosenka Immensita, śpiewana w San Remo w roku 1967. To był ten sam rok, w którym wystąpiła Anna German, konkurująca z tą piosenką, ale ani jedni, ani drudzy nie wygrają, ani Immensita, ani piosenka, którą śpiewa Anna German. W tym samym konkursie brała też udział Dalida i jej ówczesny ukochany Luigi Tenko, który napisał piosenkę Ciała, More Ciał, i ta piosenka też nie wygrała, nawet nie została dopuszczona do finału, a on tego y, nie mógł przeżyć i to dosłownie, bo po powrocie do hotelu po prostu popełnił samobójstwo, w wyniku czego y, Dalida, która go znalazła na podłodze. Pokoju hotelowego, no, popadła najpierw w stan głębokiego szoku, odwieziona ją do szpitala, a potem w szpitalu podjęła sama próbę samobójczą. Długi czas ją uratowano, i długi czas potem wracała do zdrowia, a kiedy już wróciła, to wróciła na estradę śpiewając tę właśnie piosenkę Ciał, Amorę Ciał i wylansowała ją na wielki przebój. Pewnie największy przebój ze wszystkich tych piosenek, które wtedy w 1967 roku były prezentowane na festiwalu w Sanremo. No ale to takie skojarzenie z tytułem Immensita. Czyli bezmiar. Tym razem tu y, gwiazdą nie jest Dalida, tu gwiazdą jest Penelopa Cruz. Penelopa Cruz, która y, rozwija się cały czas jako aktorka, i ja takie mam wrażenie, że ona się rozwija wtedy, kiedy jest w Europie. No, oczywiście najbujniej kwitnie, gdy y, jest w filmach Pedro Almodovara, w hiszpańskich filmach, ale w tym filmie wyreżyserowanym przez Włocha Emanuele Crialeze. Y, jest tak piękna i tak dojrzale fascynująca jak chyba jeszcze nigdy wcześniej, nawet w filmach Almodovara. Zresztą ona jest tutaj, powiedziałbym, stworzona na kształt wielkich gwiazd lat 70., bo akcja tego filmu rozgrywa się w Rzymie w latach 70. Trochę przypomina Sofię Loren, która jest no, takim archetypem pięknej, bujnej, witalnej, silnej Włoszki, która zawiera w sobie zarówno energię, jak i temperament, jak i komizm, ale także jak i taką szczególną śpiewność w duszy i jakiś rys tragiczny. To wszystko jest w Penelopie Cruz. I ona świetnie wywiązuje się z tej roli. Roli matki mm, i żony. Jest żoną bogatego mężczyzny, który się nazywa Felice, gra go Vincenzo Amato i oni grają małżeństwo o nazwisku Borghetti. Państwo Borghetti właśnie przeprowadzili się do nowego mieszkania do mieszkania w Rzymie. Wysoko, na, na, na wysokim piętrze, na wzgórzu ponad Rzymem, skąd roztacza się przepiękny widok na cały Rzym. Znam te widoki. Kiedyś, kiedy odwiedziłem Ennio Morricone ze zdumieniem stwierdziłem, że on mieszka nie w willi, tylko właśnie w takim wieżowcu na wzgórzach ponad Rzymem w Penthouse'ie, czyli na ostatnim piętrze, z przepięknym widokiem i to był właśnie mniej więcej taki widok jak ten w filmie e, Ta, czyli rozmiar, e, z, bezmiar przepraszam, bezmiar, rozmiar e, też jest tutaj właściwym słowem, ponieważ rozmiar szczęścia ich nie jest taki, jakby wynikał z tego, co opowiadam. No jak to Klara, czyli Penelopa Cruz, wyszła za mąż za świetnie sobie radzącego, bogatego mężczyznę, ma z nim e, dzieci, troje dzieci, ma, e, mają pieniądze, więc właśnie się przeprowadzili do przepięknego mieszkania w Rzymie, skąd mogą podziwiać te opisywane już wcześniej widoki. E, to to jest duży rozmiar szczęścia, prawda? No ale okazuje się, że ten z założenia duży rozmiar szczęścia, nie tylko staje się małym szczęściem, ale także staje się bezmiarem nieszczęścia. Staje się bezmiarem e, jakiejś absurdalnej e, beznadziejności tej jej e, egzystencji. Bo będąc w tak pięknym miejscu i mając tak. Dobre warunki życia jednocześnie musi mierzyć się z tym, że miłość wygasła. Nie kochają się. Co z pięknego mieszkania i pięknego widoku, jeśli mieszka się z kimś, kogo się nie kocha? A co w takiej sytuacji, gdy się wie o tym, że ten ktoś zdradza nas codziennie, lub prawie codziennie, gdy nie tylko nie daje nam szczęścia, ale Kłamie, ale oszukuje, ale powoduje, że samoocena Klary z dnia na dzień jest coraz słabsza. A Klara nie jest byle kim, ma duszę artystki, jest wyjątkowa. Nie chce być taka jak inne, chce kolorów w życiu. Chcę radości, chcę mm, odkrywania nowych, nowych rejonów, chcę szczęścia z wychowywania dzieci. No, im właściwie się poświęca. Z nimi jest jej najlepiej, a szczególnie z. Tak, właśnie zastanawiam się, jak to powiedzieć z Adrianą, z córką, która nie czuje się córką. Prosi, żeby mówić na nią Adri i żeby nie mówić na nią, tylko na niego. Adri, bo czuje się chłopcem. Czuje się chłopcem uwięzionym w ciele dziewczynki. To są lata 70. To jeszcze o, o, o transseksualności, o zmianie płci, o, o tym wszystkim, co dzisiaj jest właściwie oczywistością. O, o, o studiów gender jeszcze wtedy nie było. Więc jak podchodzono do takiego marzenia, do takiego poczucia dziewczynki, która czuje się chłopcem? No, po pierwsze, zarzucano jej, że udaje chłopca. Po drugie, że jest niepoważna, że ma jakieś dziwne obsesje. Tak to wtedy wyglądało. I tak świat to przyjmował. Oprócz Klary. Ja nie chcę powiedzieć, że Klara wiedziała wtedy to, co my teraz wiemy. I nie chcę powiedzieć, że Klara wszystko rozumiała. Umówmy się, że grana przez Penelope Cruz, Klara. Nie wiedziała dokładnie, co to jest i o co chodzi, ale obdarzała Adri bezwarunkową miłością, która nie była zależna od tego, czy ma córkę czy syna, i czy, o, o, czy ona jest Adrianą, czy on jest Adry, Adrianem, ale mówiło się na nią, na niego Adri. Adri, dlatego, bo to jest takie słowo, które nie zwraca uwagi, które, które tak, nie jest takie jednoznaczne. No więc Adri. Adri ucieka z domu, ale nie tak całkiem, ale ucieka w sąsiedztwo. Tam korzysta z faktu, że przyjechali w nowe miejsce, że wprowadzili się do nowego mieszkania. Sąsiedzi, ludzie mieszkający dookoła jeszcze nie znają Adriany czy Adriana. Chodzi do nich, wyrywa się z domu i przedstawia się jako chłopiec, jako adri. I tak jest przyjmowany. Więc ma swoją chwilę szczęścia, bo niezrozumienie otacza go w rodzinie, ale tu ma możliwość spróbowania, jak to jest. I wypróbowania, jak to będzie, jakby to było, gdyby, gdyby udało się. Uciec z ciała dziewczynki i stać się chłopcem. Penelopa Cruz, czyli Klara, przypatruje się temu i, tak jak powiedziałem, niekoniecznie wszystko rozumie, ale po pierwsze stara się, a po drugie rozwija w sobie empatię. Jeśli nawet czegoś nie rozumie, to stara się to czuć. Stara się nie popełnić błędów. I stara się nie robić tego, czego by nie chciała, żeby świat robił wobec niej. To znaczy, tak jakby nie chciała, żeby świat ją próbował sformatować, i żeby żądał od niej, żeby była taka jak inne kobiety w otoczeniu tej rodziny, i żeby żądał od niej, żeby porzuciła swoje wariackie, trochę dziecięce zwyczaje przestała być taką kolorową, mieniącą się klarą, i stała się panią domu, gospodynią, yy, yy, odpowiedzialną i, i w średnim wieku, więc nie chciałaby, żeby świat tego się od niej domagał, udaje się jej lawirować i po cichu cierpieć, kiedy mówi do męża, do Felicze, że dłużej tego życia bez miłości to ona nie wytrzyma, to się nie da. No nie chce. Nie kochają się, to po co mają ze sobą być? Ona chce rozwodu. A on wtedy wybucha śmiechem. <śmiech> <śmiech> rozwód byś chciała byś rozwodu, naprawdę. A co ty byś, biedaczku, zrobiła? Jeśli byśmy się rozwiedli. Co ty byś w życiu robiła? Ja się muszę tobą opiekować, że sobie nie dasz rady. Ile kobiet słyszało takie argumenty, wbijające je jeszcze bardziej w kompleksy, w, w brak samoakceptacji. Więc z tym musi walczyć Klara i musi stawić czoła temu, co Adri z każdym dniem przynosi jako swoje problemy. I to jest właśnie ten bezmiar problemów nie do ogarnięcia, problemów nie do rozwiązania, bezmiar, w którym trzeba jakoś żeglować, a jednocześnie starać się nie utonąć w, bez, w bezmiarze, no może nie wody, ale, ale fal, w bezmiarze fal, które nas ciągle y, podrzucają i, i przytapiają i y, y wytrącają z naszego obranego przez nas kierunku. Yy. To jest podobna prawdziwa historia Emanuele, Emanuela Krialeza. On twierdzi, że nosił się całymi latami, zmyślał, żeby sfilmować tę prawdę o sobie i o sobie jako o dziecku, które czuło, że jest zamknięte w niewłaściwym ciele. I nie umiał, ciągle nie mógł znaleźć klucza, ciągle nie mógł znaleźć w sobie dość odwagi, ciągle nie mógł znaleźć w sobie dość. Dość wysokiej nuty, żeby, żeby zrealizować ten pomysł. I wreszcie zdecydował się, gdy miał 57 lat już. I pomyślał sobie, no teraz wreszcie muszę. I, I zrealizował ten film właśnie w wieku 57 lat, kiedy wydawałoby się, że już nie tylko się wiele rzeczy rozumie, ale też się ma do nich dystans. W związku z tym można się lekko, właśnie wznieść wyżej tam, żeby złapać tę wysoką nutę, o którą chodzi. I moje zastrzeżenie do tego filmu jest takie, że Emanuele Krialeze nie złapał wystarczająco wysokiej nuty. Wzniósł się, mając te swoje 57 lat, ale to ciągle nie dało mu tej artystycznej wytrawności, która by pozwoliła tak mocne wątki, tak Splątane wątki i tak bliskie jemu, bo związane z jego dzieciństwem i z jego rodziną, tak przedstawić i tak połączyć, żeby wyszedł z nich artystyczny splot. A wyszedł, a wyszedł supełek. Nie artystyczny splot, tylko supełek. Ja myślałem przez połowę filmu, a co by było, gdyby ten scenariusz, gdyby tę historię zrealizował Pedro Almodóvar. Jak on by to pokazał, bo on by pewnie miał do tego klucz. On by tę wyższą nutę miał większą szansę złapać, bo nieraz już takie wysokie nuty łapał. I on by mógł z tego supła zrobić splot. Splot taki splot, wiedzą, wiedzą Państwo, jak się robi splot, szczególnie żeglarski. Ci, którzy mają coś wspólnego z żeglarstwem, to wiedzą, że splotów są dziesiątki różnych. E, one muszą mieć spełniać dwa warunki. Jak się zdaje na żeglarza, patent żeglarza jachtowego czy sternika jachtowego, to trzeba zdawać egzamin zrobienia też węzłów, tak zwanych, czyli tych splotów. No więc taki węzeł żeglarski musi mieć te dwie cechy. Pierwsza, że musi być mocny, że nie można tak, że szarpnięcie i nagle się coś e, dzieje, pęka. Nie może tak być. To musi być pewny, mocny splot. A druga cecha jest taka, że musi w sposób bardzo prosty, bardzo łatwy dać się rozwiązać. Za pomocą jednego szarpnięcia, jednego dotknięcia, ale szczególnego, takiego, o którym wiemy i które to szarpnięcie nie może zdarzyć się przypadkowo. Na tym polega dobry węzeł, że jest mocny. Ale też, że daje się łatwo i pewnie rozwiązać, gdy tego trzeba. No i tak tego właśnie zabrakło Emanuele Krialeza, a to by mógł mieć Pedro Almodóvar, żeby to właśnie zapleść tak, żeby wyglądało pięknie, ale żeby też jednym pociągnięciem dawało, yy, dawało możliwość rozwiązania tego supła. Tak, żebyśmy wszystko zobaczyli, zobaczyli co, skąd, z czego, jak wynika i, i, i właściwie co z tym zrobić. Sztuka zawiązywania węzła to ma coś wspólnego z reżyserią, ale scenarzysta z kolei musi umieć ten dobry węzeł mocny, umieć tym jednym pociągnięciem rozwiązać. A co zrobić, jak reżyser i scenarzysta to jest ta sama osoba? Właśnie Emanuele Crialeza? I jeszcze na dodatek to jest jego własna historia. No, po prostu nie dał rady tak wysoko podskoczyć i złapać aż tak wysoką nutę. Złapał średnią nutę. I pomimo tego, że Penelope Cruz gra fenomenalnie, a obok niego, niej jest jeszcze bardzo, bardzo ciekawa dziewczyna, Luana Giuliani, czyli ta córka, która chce być chłopcem. Fenomenalnie zdolna dziewczyna. Więc aktorsko mamy tutaj najwyższej jakości dokonanie. I mamy bardzo, bardzo ważne i ciekawe tematy. I mamy fenomenalną muzykę włoską z okresu lat 70., taką w stylu festiwali w San Remo. Melodyjne, piękne piosenki, także śpiewane, także tańczone. I Penelope Cruz śpiewa i tańczy. I też dlatego warto zobaczyć ten film. I wszystko jest bez zarzutu. Tylko ten splot jest niejasny, jest nierówny i jest niepewny. I nie da się łatwo rozwiązać, bo się zaciska i yy, no, i po prostu robi się z tego jeszcze gorszy supeł. Tak mi wyszło dzisiaj żeglarsko, ale myślę, że uczciwie. Yy, więc, yy, ocena. Najpierw misa tybetańska, żeby złapać czysty ton. A teraz ocena. Otóż ja daję temu, pań temu, proszę Państwa, 7 punktów. 7 na 10. Ehm. To jest troszeczkę zawyżona ocena. Tak troszeczkę daje górką. Ale dlatego, że Penelopa Cruz i Luana Giuliani zagrały doskonale. To są obie świetne role, a Penelopa Cruz jeszcze wygląda... Tak olśniewająco, że naprawdę też i z tego powodu warto obejrzeć film. Ale z drugiej strony, mam niedosyt, bo te tematy, które tu zostały poruszone, mogłyby być lepiej przedstawione, mogłyby oddziaływać silniej. Bo czują to Państwo, gdy przepuszczą film przez siebie, to zobaczą Państwo, że on bardzo głęboko nie wchodzi. To, to jest dowód, bo żeby film wszedł w nas głęboko, żeby wsiąknął, to on musi mieć, on musi mieć być ostry jak brzytwa artystycznie. Musi, I wtedy wchodzi głęboko. Zostaje na długo. Ale jeśli jest tępawy, to tak mu się udaje tuż pod skórę. I potem się łatwo pozbywamy. Myślę, że w przypadku tego filmu to trochę nastąpi. Dlatego... 7 na 10, dużo dobrych ingrediencji, w sumie dobry film, ale cały, ca ale cały czas się myśli o ile mógłby być lepszy. A teraz, jeśli Państwo zostaną ze mną, to będzie mały gążek, który nas przepuści do części premium, jak wiadomo. A w części premium. Y Odważy się, czy nie? Powiem Państwu coś osobistego, co mi się skojarzyło z tym filmem. Dobrze? Jak zwykle. Uwaga, gążek, bo ma być szczerze, ale cicho, żeby się na pierwszy plan nie wysuwać. Delikatnie, ale był gążek. Teraz będą trzy łyki wody na odwagę. Państwa też namawiam. Na trzy łyki nie musi być wody. Na trzy łyki tego, co Państwo lubią najbardziej. A teraz będzie premium. Zawsze o tym myślę, gdy, gdy widzę takie postacie jak Adri, czyli ta, y, ten chłopiec y, 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 uwięziony w ciele dziewczynki. I wiem, że od lat 70. tyle się zmieniło. Minęło na 50 lat. I w pół wieku. I w ciągu tego pół wieku, dzisiaj już wiele rzeczy wtedy wydających się niemożliwymi, jest nie tylko możliwe, ale jest normalne. Uzgadnia się teraz płeć, żeby ta płeć fizyczna była taka sama jak psychiczna. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo mogę niechcący coś niedokładnie powiedzieć i urazić kogoś, ale jedno jest pewne, że taka sytuacja chłopca uwięzionego w ciele dziewczynki, dzisiaj jest możliwa do uzgodnienia, żeby nie było tej, tej, tego wewnętrznego, tej wewnętrznej różnicy. I można, można ułożyć wszystko, żeby było klarownie, żeby było zgodnie, żeby było jednym ściegiem całe życie prowadzone. Żeby można było szczerze, żeby można było w spokoju. No i zawsze, kiedy dochodzi właśnie do tych słów, szczerze, po prostu, łagodnie, w spokoju, to zastanawiam się nad tym, czy aby to zawsze jest najlepsze rozwiązanie. Przypominam sobie zawsze swoje doświadczenia. Z czasów, gdy już wiedziałem, że chciałbym wybrać inną drogę niż większość. Czyli mówiąc krótko, nie jestem hetero, tylko jestem gejem. Wiedziałem już to. Nie mówiłem o tym każdemu i w ogóle o tym nie rozmawiałem, bo sprawdzałem oba światy. Byłem i w jednym świecie, i w drugim świecie. W dzień byłem w innym, a wieczorem przechodziłem do mniejszego świata. Przyglądałem mu się, kogo tam spotkam, jak się tam żyje, o czym się rozmawia, gdzie jest ciekawiej. I to wtedy nie były bardzo oczywiste sprawy. Ponieważ bardzo często zdarzało się, że wracałem sfrustrowany do domu, bo ten mój teoretycznie nowy, mniejszy świat okazywał się nie dość ciekawy. Rozmowy nie były tak ciekawe jak te z moimi kolegami w świecie głównym. Było mnóstwo różnych przyzwyczajeń, nawyków. Które wydawały mi się, jakby tu powiedzieć, trochę prostackie, i które nie rezonowały we mnie w żaden sposób. Patrzyłem na nie z estetycznego punktu widzenia, bo gdzieś tam wewnętrznie, mimo że to była szkoła średnia, no już miałem te swoje estetyczne potrzeby. Wtedy myślałem o tym, że będę zdawał na historię sztuki. Ostatecznie zdawałem na wiedzę o teatrze, a jeszcze bardziej, ostatecznie zająłem się filmami, ale to wszystko dotyczyło sztuki i, i też spraw estetycznych. Myślę tu nie tylko o wizualności, ale także o słowie, które też jest częścią estetyki. I ten mniejszy świat nie wydawał mi się dość finezyjny, nie wydawał mi się dość zróżnicowany, nie wydawał mi się nie wydawało mi się, że on może zaspokoić moje potrzeby i oczekiwania. Wydawał mi się zbyt mały i zbyt prowincjonalny, jeśli to słowo można tu zastosować. I byłem sfrustrowany, więc, więc nie chciałem dać, pozwolić sobie na to, żeby się zdeklarować i żeby potem niejako z automatu być przyporządkowywanym do tego mniejszego świata, w którym wcale nie czułem się wygodnie. I korzystałem wtedy z tego, że mogę być w obu światach. No nie chcę powiedzieć, że to był jak dr. Jekyll, Mr. Hyde, bo tu nie chodziło o zbrodnie, ale, e, no, ale były to jakby dwie osobowości. Trochę to było schizofreniczne. I stałem, starałem się czerpać najlepsze z jednego świata i najlepsze z drugiego świata. I, i dopiero z tego tworzyć swoją osobistą pełnię. I teraz myślę sobie, że dla, dla mnie tak, taki pomysł, żeby to było właśnie wszystko jednorodne, żeby to było takie proste i żeby to było takie łagodne i żeby w tym nie było stresu, nie było czymś, o czym ja bym marzył, bo ja właśnie marzyłem o. O, o zwarciu, o wulkanie, o wybuchu, o szaleństwie, o czymś wykraczającym poza zwyczajność, poza normalność, o czymś, co jest fantazją, przygodą, szaleństwem. Drugi raz chyba to słowo powiedziałem. Więc mnie odpowiadała ta dwutorowość, ta, róż, ta różnorodność. Nawet uważałem ją za swój przywilej. I, i dlatego we mnie tego typu yy, wątki. Gorzej rezonują niż na przykład widzę, że rezonują wśród młodych ludzi, którzy zdecydowanie bardziej wolą jednoznaczność, która dla mnie nie była nigdy atrakcją. No i na koniec to włoskie skojarzenie dotyczące tej, tego rozdwojenia mojego i dotyczące San Remo. Otóż gdy w drugiej połowie lat osiemdziesiątych Trafiłem jako dziennikarz na festiwal w Sanremo. Ale nie festiwal piosenki, tylko festiwal filmowy. Byłem w tym okresie podwójności. I w ciągu dnia chodziłem na filmy, brałem udział w konferencjach prasowych, zadawałem pytania. I zdarzyło się podczas jednej z konferencji prasowych, że zadawałem pytania twórcy filmu. Na szczycie schodów. To był film, którym główną rolę zagrała Daniel Darieu. I reżyserem był Paul Kiali. Przyjechał Paul Kiali, zadawałem mu pytania. Zwrócił uwagę na to, w jaki sposób mu zadaje pytania. I o co pytam? Kiedy konferencja prasowa zakończyła się i był taki rodzaj Lampki wina. Powe podszedł do mnie, zapytał, skąd jestem, i, i, i jaką reprezentuje gazetę. I w ogóle co, co sprawiło, że już jestem na festiwalu będąc tak młodym człowiekiem. Trochę mu opowiedziałem o sobie. On mnie zaprosił na kawę do hotelu i. Siedzieliśmy na tarasie w Sanremo patrząc na morze. I wtedy mi opowiedział, bo wypytywałem go o Daniel Darier jak się z nią współpracuje. Opowiedział, że właściwie wiąże go z Daniel Darier która przeżywała wtedy już taki y, y, kryzys w swoim kolejnym małżeństwie że łączy go e, pewny stosunek e, sentymentalny i, i, i są w tej chwili w bardzo bliskich kontaktach. Tym bardziej byłem zdziwiony, gdy na koniec zaproponował, żebyśmy się przeszli plażą i nagle się okazało, że Paul Vecchiali e, mimo, że e, zafascynowany i tak blisko będący z Daniel Darie, w podobny sposób jest zafascynowany tym naszym spotkaniem. A że był wyjątkowym, i bardzo wrażliwym, i bardzo pięknym, i bardzo ciekawym artystą, więc nie trzeba było wiele, żeby nagle coś się pojawiło. I nagle rozgorzał y, na plaży w Sanremo podczas wieczornego spaceru przy księżycu jakiś romans, który nam się zdarzył. I wtedy poczułem się jak w tym filmie, pamiętają Państwo, Call, call Me by Your Name, czyli y, tamte dni, tamte noce chyba w Polsce ten film miał tytuł. Coś takiego nam się zdarzyło. I przez cały tydzień trwania tego festiwalu w San no miałem ten drugi, ten drugi swój plan, tę drugą nitkę życia, która była takim nieoczekiwanym, płomiennym romansem. Z wziętym reżyserem, on dostał nagrodę na tym festiwalu. Przy okazji. Rozmawialiśmy o Daniel D'Arie, o kinie francuskim i włoskim i dowiadywałem się wielu rzeczy, które teraz Państwu przy różnych okazjach opowiadam. I tak sobie myślę, że no, życie byłoby uboższe, gdyby nie szansa na takie szalone, nieprzewidziane przygody. Tak, bo to, był, to była w rzeczywistości przygoda po prostu. I teraz na pytanie... Czy ja tego żałuję? Odpowiem państwu, jak Edith Piaf. Non, No, de rien. Non, je ne rien. Powyk, ja niby zrozumiał na pewno.